cześć, siemaneczko, z tej strony Krywy, to nie jest co, a dzisiaj witam was na kolejnym odcinku z gry Star Stable. I dzisiaj gramy sobie w naszą ukochaną serię, przynajmniej moją ukochaną serię Star Stable od Zera. Także bez zbędnego przedłużania zabierajmy się do robienia zadań, bo naprawdę patrząc na naszą mapkę jest ich sporo i będzie jeszcze więcej. Także zaczynajmy. Słuchaj, zanim pojedziesz do Jodłowego Gaju, by dokładnie zbadać sprawę Johna Sandmana, powinnyśmy dowiedzieć się, gdzie zniknęła Linda. Może znajdziemy jakieś wskazówki, przeszukując okolice. Okej, szukamy Lindy. Pamiętam, że tutaj między tutaj, jak się jechało gdzieś, to się znajdowało telefon bodajże, no właśnie. Telefon, co tutaj mamy? Okulary, tak. I karteczkę. Właśnie, bo dużo razy tędy jeździliśmy i ja już zapamiętałam troszeczkę. Także dobra, udało nam się to znaleźć. To dziwne, dokładnie. Czy Linda chce, czy Linda chętnie zostawiłaby swoje okulary i telefon? A co ty tam masz? Stronę z książki? Och, patrz, to z Piotrusia Pana. Czekaj, to ulubiona książka Lindy. Telefon jest włączony, sprawdźmy SMS-y. Och, ostatnio mówię, spotkajmy się na tyłach stajni dziś o 19 i powiem ci prawdę, przyjdź sama. Czy to nie tam znalazłeś rzeczy Lindy? Nie ma nazwy nadawcy, ale możemy spróbować zadzwonić na ten numer i zobaczyć, kto odbierze. Zrobisz to? Telefon jest na stole obok ciebie. Okej, zaczyna się robić kryminalistycznie. I ciekawie. Tak, mówi kamertyner Godfrey, z kim rozmawiam? Halo, halo? No proszę. Kamertyner, nie spodziewałam się, że on będzie głównym podejrzanym. To był Godfrey? Cóż, najwyraźniej ma z tym coś wspólnego. Dziwak, powinniśmy z nim porozmawiać. Może to nieporozumienie. Mam nadzieję, że tak jest. Okej. Jedziemy to wyjaśnić. Ale nieekologiczny samochód. Panienko, co to jest? Bardzo mi się spieszy. Proszę mi wybaczyć. Muszę co? Dzwoniłaś do mnie z telefonu Lindy? To musi być nieporozumienie. He, naprawdę, nie mogę zostać do pogawędki. Nie mogę, żegnaj. Aha. No cóż. Bardzo nas zignorował facet. Ciekawe, czy to auto zniknie gdzieś, czy nie. Yo, nie zniknęło, przynajmniej jeszcze. Ciekawe. Pojechał bez odpowiedzi na twoje pytania. To robi się coraz bardziej dziwne. Myślisz, że te przedmioty i strona z książki, którą opuściła Linda, mogą być pierwszym tropem? Hej, tak może być. Jesteś mądra, lady. Może trop doprowadzi nas do Lindy. Powinny za nim podążyć. Tak jest, kapitanie. Już lecę za tym tropem. Mamy bardzo dużo innych zadań w ogóle, ale ja tak się skupiam na tej fabularnej części. Bo wydaje mi się, że to jest najważniejsza część tych zadań, chociaż myślę, że w kolejnych odcinkach sobie zluzujemy troszeczkę z fabułą i pójdziemy w odkrywanie świata. Bo nie ukrywam, że jest dużo ciekawych wątków, które bym sobie chętnie przypomniała. A niekoniecznie muszą to być wątki fabularne. Na przykład tam mamy zadania w Forcie Pinta jeszcze, czy tam koło Fortu Pinta. Z takimi konikami, one tam stoją sobie takie porozbiegiwane. Rozbiegane po prostu, wypuszczone jakby luzem. To mnie bardzo ciekawi. Czy ja coś przegapiłam? Tak, przegapiłam karteczki. One skręciły, ja pojechałam po prostu wzdłuż ścieżki. Niedobrze. Przepraszam, jeśli słyszycie szczekanie w tle, ale jest naprawdę gorąco, a chcę nagrywać, więc no, przy otwartym oknie, siłą rzeczy. Halo, w podwózce? Okej, doprowadziło nas tu do zamku, jeśli tak to mogę określić. I gdzie teraz mamy się udać z powrotem? No dobra, to skorzystamy może z podwózki, jak już tutaj tak blisko stoi. Bo to jest podwózka, prawda? Tak.
to szybciutko na dwór Srebrnej Polany się przejedziemy. No i koniecznie dajcie znać, co tam u was, jak wam wakacje mijają, bo u mnie ciekawie. To znaczy teraz przez 2 tygodnie nie będzie... W sensie, jak już to wrzucę, to co już mnie nie będzie. Znaczy się nie będzie aktualizacji w ostatnie środy, teraz to będą, bo mnie po prostu siłą rzeczy nie ma i ja nagrywam teraz na zapas odcinki. Widzę, szlak kończy się w zamku. Czy w takim razie tam teraz jest? W zamku? To zupełnie nie ma sensu, gdybyś mnie pytała. Co? Ach, to prawda, co, że dochodziło od głosu po oczu dziewczyny. Ale czy to rzeczywiście mogła być, no wiesz, ona? Wiesz co, muszę załatwić kilka rzeczy, ale tu jest naprawdę dobry dyktafon. Może pojedziesz do zamku i poczekasz, aż znów rozlegnie się płacz, to znaczy, jeśli spróbujesz nagrać, wtedy mogłybyśmy posłuchać go razem i zdecydować, czyli to głos. Rozumiem. Czyli przyjechałam tutaj po to, żeby sobie stąd odjechać. No tak też można. I to jest miasteczko Srebrnej Polany. I już za sekundę będziemy na miejscu. Proszę bardzo. I już możemy jechać i nagrać na dyktafon, co tam się dzieje. Nie słyszę na razie niczyjego płaczu, ale liczę, że na nagraniu ten płacz będzie. I w ogóle, kurczę, musimy kupić jakiegoś konia, bo 1500 stary koń mamy, a w sumie kunia brak. Chociaż z drugiej strony nie mam... O, tutaj było słychać płacz, tak w połowie. No cóż. Dobra, wsiadamy i wracamy. Ale wracając do tego, co chciałam powiedzieć, to kupiłabym jakiegoś konika, ale z drugiej strony nie mamy wytrenowanego ani jednego konika, więc chyba nie będę kupowała na razie konika i zaczekam, aż wytrenuję te, które teraz mamy. Tak chyba będzie najlepiej. Słyszałaś coś? Masz to na taśmie? Dobra, daj mi posłuchać. To głos Lindy. Tak, jestem pewna. Godfrey musi trzymać się tam zamkniętym z jakiegoś powodu. Musisz powiedzieć o tym Baranowej. Ona wpuści nas do zamku. Baranowa jest w winnicy. Jedź do niej, proszę, i porozmawiaj z nią. Baranowa jest dosłownie parę metrów od nas. Przepraszam? Nikogo nie wpuszczam. Nie wiem, o czym mówisz, dziewczynko. To, co dzieje się w tym zamku, nie jest twoją sprawą. Naucz się trzymać swoje małe zmartwienia dla siebie lub też tobie może się przytrafić coś niefortunnego. Bardzo mi miło. Mega miło. Myślę, że nadszedł do ciebie czas, byś wyruszyła w podróż i poznała druidów tej wyspy. Bądź gotowa do wyruszenia jutro. Zobaczymy się tutaj. Okej. Czyli nas wygonili tak w skrócie. No dobra. To skoro tutaj nie mamy już nic do zrobienia, to ja bym zabrała się za jakieś zadanka... A w sumie tutaj. Zobaczmy, co tutaj mamy do zrobienia, żeby nie jeździć i nie kombinować. Mam wiadomość od weterynarza, że są już rezultaty badania gryby i sadzonek. Jedź proszę do miasteczka i zapisz się, dobrze? Nie śmiem myśleć, co nam powiedzą i jak baranowa na to zareaguje. Och, cóż, nie bądźmy takimi pesymistami. Ruszaj. Konie uciekły ze stajni. Są na polach przed głównym wejściem i jedzą winogrona. Tylko je znajdź i poklep, a wrócą do stajni. Jest blisko. Jedź blisko. Inaczej się zatrzymają i spróbują ponownie uciec. Ile to punktów nam dodaje? No nieźle. Mamy je poklepać i jechać blisko. Klep, klep. A tam pokazywało, że wiązanie. No nieźle. Pyr, 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 pyr. Może właśnie jakiegoś hanowerka bym kupiła? Takiego kasztanka pięknego. No nie wiem, nie wiem. Kusi mnie dużo koników, jeśli mam być szczera. Bardzo mnie halflingery kuszą. Bardzo mnie kuszą kuce walijskie. I dużo innych. Nie wszystkie bym najchętniej kupiła. Ale nie można.
Dobra. Dotarłeś. To dobrze. Weźmiemy tą butelkę. Jedziemy po kolejnego konika i potem jedziemy do miasta, tam żeby odebrać sobie zadanie. Zobaczymy, czy uda nam się tak dwa na raz poprowadzić. Bo nie ukrywam, że byłoby to tak o wiele przyjemniejsze i szybsze i skuteczniejsze. Więc zobaczmy. No proszę, widzicie, daję radę. Ledwo, bo ledwo, ale wiecie, grunt się działa. Ale same hanowerki, tak? Chyba tak. To znak, że powinniśmy kupić Hanowera jakiegoś. Podobałby mi się taki siłusek trochę, albo kasztankowy taki... nie wiem. Oh, okay, uciekające konie, warunki spełnione. Wypnęliśmy w koński łajno przy okazji, na szczęście nie przyczepia się do kopyt. Dobra. Znalazłeś wszystkich, zwróciłeś do stajni. Świetna robota, lady. No dziękuję, dziękuję. Ja teraz skoczę szybko do miasteczka Srebrnej Polany i wyjaśnię, jakie są tam wyniki. Bo szczerze nie pamiętam do końca tego wątku. Ale to nic, to nic. Damy radę. Wiemy, co mamy zrobić, więc damy radę. Dobra. I gdzieś tutaj niedaleko to jest. W drugą stronę. Kitku! Jo, jaki śliczny. Ale gdzie to jest? Tutaj gdzieś. Może z tej strony po prostu. O, proszę bardzo. Weterynarz. Witaj, jesteś dziewczyną z dworu. Dobrze, mam wyniki badań. Obawiam się, że mamy tu do czynienia z bardzo skoszonymi winoroślami. Przykro mi to mówić, ale to wcale nie wygląda dobrze. Wina z tych winogron smakowałaby prawdopodobnie jak woda po zmywaniu naczyń. Gleba jest również zatruta przez ropę. Lepiej, żebyś poinformowała o tym innych tak szybko jak to możliwe. Wracaj natychmiast do Julii. Uważaj jednak. GED kontroluje także rzeczy i prawdopodobnie wie, że takie testy zostały wykonane. Niemożliwe, mówisz? Nie dla GED. Jet. Ja nie wiem, ja potrafię mówić tylko Jet na to, przepraszam. Jet. Nic nie jest niemożliwe, kiedy masz dostęp do takich pieniędzy. Nie byłabym zaskoczona, gdyby znali nasze imiona i miejsce zamieszkania. Rozumiesz, oto wyniki. Uważaj na ludzi Jet, gdy będziesz wracać do Julii. Ojejku. To zabrzmiało naprawdę niepokojąco i zacząłem się obawiać. Jezu, to był gracz, to był gracz. Dobra, już myślałam, że to jacyś ludzie właśnie z GED, czy tam Jed, jak lubię mówić. No, to byłoby ciekawe. To byłoby przerażające, gdyby taki wyścig zrobili za 75 punktów tylko. Na szczęście jest nie jest wyścigiem, o. Dzień dobry, ja z wynikami. Cześć, ktoś cię widział? Z Jet? Nie? Dobrze. Och nie, rzeczy mają się tak źle, jak podejrzewałam. Och nie, jak my powiemy o tym baronowej. Kompletnie zwariuję. Będziemy musieli poradzić sobie z tym później. Teraz powinniśmy zrobić więcej badań. Twoim zadaniem będzie objechanie pól naftowych, napełnij ten pojemnik ropą GED i wróć tu, żebyśmy mogli porównać ją z tym znalezionym w naszych próbkach. Pola naftowe znajdują się na północ. Zaraz przed torem wyścigowym. Pamiętaj, żeby uważać na ludzi. Jest niesłabym twojej straty. Okej. Mamy taki ten znacznik, że uwaga. Zobaczmy, jak to wygląda tam. Czy to faktycznie tak źle wygląda sytuacja, że musimy mieć ten znacznik, uwaga? Może nie rzucajmy się w oczy.
A to jest surowiec wtórny. Posprzątamy im przy okazji. Dobra, teraz sneaky peeky akcja, tak żeby nas nie złapano. Jakie oni tu mają syf w ogóle? Dobra, dało radę, to zbiorę sobie te butelki jeszcze. Dało radę. Dobra. Nawet nie było najgorzej, ale widziałam ich, że oni tam w tle chodzą, także z całą pewnością, gdybyśmy pojechali ciut dalej i nie byli tak ostrożni, jak ja byłam, bo ja byłam bardzo ostrożna, full profeska po prostu, oczywiście żartuję, gdybyśmy nie byli na tyle ostrożni, to moglibyśmy tam mieć chyba niezły przypał, że tak powiem. Dobra, tymczasem wracamy z wynikami. Okej, powinno wystarczyć. Świetna robota, Lady. Wyglądasz na kogoś, kto poradzi sobie ze wszystkim. Okej, a więc mamy tu bardzo interesujące urządzenie, które karnie dostał od naukowca w Holandii. Czy gdzieś. Nie za bardzo pamiętam tę historię, ale to, co nas interesuje, to to, że możemy poddać próbki analizie. W naszym przypadku będzie to ropa. Czego potrzebuję od ciebie, to porównanie próbek z tlenką ropy z pola. Rozumiesz? Okej. Więc pora zacząć być małym chemikiem. Może zsiądźmy z konia. Mamy probówki. Tadam! To urządzenie wygląda ciekawie. Nie musieliśmy zsiadać. Okej. Przepraszam. Chciałabym przyjąć na punia. Okej. Udało nam się. W ogóle dostaliśmy w zadaniach taką bluzę, fajny sweter, pasuje do ciebie i porządną koszulkę, nieco dziwny krój. Ten starość nadal pracuje jak marzenie, zobaczmy, wygląda na to, że mamy tę samą ropę naftową w obu probówkach. Nie jest to zaskakujące, nie sądzisz? Cóż, ktoś musi powiedzieć starszej pani, co się dzieje. Wolałabyś być raczej dobrym posłańcem, prawda, Lady? Inne rzeczy do zrobienia? Nonsens. Nic nie jest ważniejsze od poinformowania baranowej o destrukcyjnym wpływie GED na jej ziemię. Ruszaj, nieś do winiarni i porozmawiaj z nią. Ona nas naprawdę musi nienawidzić, jak sobie myślę. Najpierw wtrącamy Nohala w nie swoje sprawy, potem przyjeżdżamy jej z takimi wiadomościami. Znowu ty? Co tym razem, kochana? Naprawdę nie mam czasu na pogaduszki. Co? Pola naftowe GED zatruło glebę i winorośle? To przyszłaś powiedzieć? Wiedziałam to, a co nowego? Proszę nie przychodź, by poinformować mnie o rzeczach, do których można dojść samemu. Ja, nieważne. Przepraszam za ten napad złości. Faktycznie, możesz pomóc, Lady. Myślę o małym eksperymencie, który chcę przeprowadzić. Widzisz, od zaufanego, anonimowego informatora wiem, że GED pozyskało sprzęt w niewłaściwy sposób, a mówię o sprzęcie wiertniczym. Mogłabyś dla mnie pojechać na pole i poszukać numerów seryjnych ich maszyn, skopiuj te numery i przynieść do mnie. Powinnaś wziąć ze sobą kogoś. Jest taka jedna miła dziewczyna o imieniu Sonia, która mogłaby być dobrym towarzyszem. Poznałaś ją? Znajdziesz ją na polach winnicy, sprawdzając winorośle. Uderzyłam w międzyczasie w mikrofon. Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie za to, że skrzywdziłam wasze nieszczęsne uszy. Ale mam nadzieję, że nie będzie to takie straszne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, że może być. Gdzie jest nasza koleżanka, która ma z nami jechać? Okej, mamy ją. Tak, jestem Sonia, a co? Baranowa prosi, bym ci towarzyszyła? Oczywiście, że pojadę. Sprawdzenie winorośli jest bardzo nudne, więc uszczęśliwi mnie zrobienie czegoś innego. Hej, dlaczego by się nie ścigać za pola naftowego? Okej. Miła koleżanka. Więc skoro się ścigamy... Ojej, Juśku. Ten zakręt był niespodziewany. Naprawdę, nie wiedziałam, że tu skręcimy tak nagle. Ale chyba dajemy radę, bo ona omija przeszkody i nie skacze na koni. Ale chyba w ogóle jedzie inną trasą, więc nie porównywałabym się do koleżanki. Ale fajnie, taki wyścig rekreacyjny bardzo dobrze nam zrobi. Rozprostujemy nasze kości, bo w końcu w sumie tylko pod wózką jeździliśmy dzisiaj prawie cały czas. Więc bardzo dobrze dla naszego konia. Ale skubana miała czas, żeby rozstawić te słupki w ogóle. Także robi wrażenie. Gdzie ona jest? To nie ona.
gdzie. To dlatego musieliśmy czekać, aż ten wykrzyknik tutaj dotrze. Okej, jesteśmy. Jesteś tego pewna? Kolesia od odwiertów są wszędzie. Mogą nas złapać. No niby mogą. Zróbmy to tak. Ty kopij numery seryjne, podczas gdy ja będę wyglądał ze strażników, okej? Tylko trzymajmy się z dala od tych przerażająco wyglądających mężczyzn i będzie dobrze, prawdopodobnie. Tu masz papier i pióro. No dobra, pan Campbell to chyba nie jest ten nasz przeciwnik numer jeden w tym wypadku. Pióro i papier. No naprawdę on tu idzie w naszym kierunku, a ja potrzebuję pióro i papier wyjmować. Dobra. Te maszyny są faktycznie przerażające. Dobra, jestem szybka jak błyskawica i ostra jak przecinek. Zigzag McQueen, uhu. Ale mam kiczowate poczucie humoru, słodki Jezu. Dobra. Mamy to. Masz wszystkie? O mój Boże, co za ulga, byłam bliska ścigania się do fajtki. Musimy jak najszybciej wrócić do dworu. Ścigajmy się. No dobra. Ścigajmy się. Niech będzie. Szybko rusza jak na tak wolną potem. Ale może taki ma talent. Jo, gdzie my jedziemy? Gdzieś dookoła. Ciekawe. Także zaniesiemy szybko te spisy numerów i myślę, że latem się będziemy powoli zatrzymywać w tym odcinku. Ja się genialnie bawiłam generalnie, więc dla mnie to była czysta przyjemność. Mam nadzieję, że wam również się filmik spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go ocenić. A my już dojeżdżamy chyba powoli. No proszę bardzo, osiągnięcie odblokowane wyścigówka. Ukończ wyścigi. Mam ukończone 20 wyścigów. No fajnie. Halo, gdzie ty tam pojechałaś? Uff, jesteś szybka dziewczyno. A więc nieźle poszło. Tworzymy we dwie niezły zespół. Nie uważasz? W każdym razie ja muszę teraz wrócić do moich stajennych obowiązków. Powinna się odwiedzić baronową z numerami. Do zobaczenia. Też uważam, że powinnam ją odwiedzić z numerami. Może przynajmniej przestanie nas tak bardzo nienawidzić. Cześć kochana, znalazłaś Sonię? Dobrze, i moje numery seryjne? Och, imponujące, świetna robota. Może wykorzystam cię w innych misjach w przyszłości. Rozumiesz, to co zrobiłaś teraz może być przydatne w długoterminowej walce z GED. Dziękuję ci, Lady, zrobiłaś ci coś zaszczytnego. No nie ma problemu, bo teraz już chyba masz jakąś inną kwestię do nas. A, jeszcze jedno. Weź ten list z numerami seryjnymi i umieść go w skrzynce znajdującej się przy bramie do dworu. Jest zaadresowany do mojego syna Aarona, który pracuje w Wiorbik w Radzie Miasta. On się dowie, czy dzieje się coś podejrzanego w związku z ropą. Mam przeczucie, że pan Campbell nie kupił ich w uczciwej transakcji. Nie umiem się wysłowić ostatnio. Okej, jest tu nasza skrzyneczka na listy. Dzień dobry. List z numerami seryjnymi jest już w skrzynce i niedługo dotrze do rąk syna baronowej Aarona w Radzie Jorwik. Tadam! Okej, kochani. Także myślę, że na tym etapie się zatrzymamy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wasze plany na wakacje. I czy macie jakieś ambitne plany z trenowaniem na przykład koni, bo ja powinnam mieć, ale chyba nie dam rady. Także dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach już niebawem. Także cześć!